Hej, witajcie. Karierowy wtorek. Pogadajmy trochę o tym, co może, mam nadzieję, mieć jakiekolwiek przełożenie dla kogoś, kto jest w bardzo wczesnej fazie kariery. Z takim smutkiem, to chyba powinno być słowo, wyczytałem, że bardzo dużo osób właśnie będących na początku kariery, czyli studentów jeszcze, osób wkraczających na rynek pracy, bardzo mocno cierpi ze względu na to, co się dzieje w COVID-zie, bo jednak te najbardziej takie początkowe prace ucierpiały najmocniej, bo takich ludzi niestety, brzydko mówiąc, bardzo łatwo jest się pozbyć, jeżeli chodzi o zatrudnienie. I tak sobie pomyślałem, że o ile ostatnio mówiłem o tym, nie wiem, jak chciałbym się rozwijać jeszcze w czasie COVID-u, jakich rzeczy szukam, jak ja pracuję nad tym, jak tą całą sytuację sobie troszkę wykorzystać i przerobić z korzyścią dla siebie, to jednocześnie zacząłem się zastanawiać, co bym zrobił inaczej i pewnie jeszcze nagram materiał, chociaż nie jestem pewien, czy coś jakiego już nie powstało mnie, jakie błędy popełniłem w karierze swojej do tej pory, ale dzisiaj chciałem pogadać o tym, jak zacząłbym teraz działać, budować swoją karierę, jeżeli bym startował od zera, ale mając tą wiedzę i doświadczenie, jakie mam teraz. I im bardziej nad tym myślałem, tym bardziej dochodzę do wniosku, że LinkedIn jest absolutną podstawą. Bo nawet jeżeli teraz nadaje się tylko i wyłącznie do pracy juniorskiej, asystenckiej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym budował i inwestował swój czas, swoją wiedzę w jak najszybsze, a w domyśle mówię o roku, może dwóch, zbudowanie swojej marki osobistej na tym portalu. Bo tak naprawdę to, czego nie ma nikt z nas startujący, będący na początkowej fazie kariery, to sieć znajomości, to ludzie, którzy mogą nas gdziekolwiek polecić, to wiedza na temat potencjalnie ciekawych ofert pracy i tak naprawdę możliwość łatwej obserwacji tego, co się dzieje w branżach albo w firmach, które nas interesują. I nie wiem, kurde, aż czuję się tak trochę wyprany z pomysłów, jak gdyby mówiąc o tym, że w zasadzie skupiłbym się na LinkedInie, ale wszystkie z tych elementów jestem w stanie znaleźć na tym portalu i zacząć od niego, bo przede wszystkim zbudowanie siebie, znaczy wrzucenie swojego profilu powoduje, że mam dostęp do nieograniczonej ilości wiedzy na wszystkie te tematy, o których powiedziałem. I regularne korzystanie z LinkedIna, regularne branie udziału w dyskusjach, nawet jeżeli ma to być na zasadzie jednego, dwóch zdań tak naprawdę, powoduje już, że zaczynamy jakoś istnieć i funkcjonować, a potem łatwiej nawiązać kontakt z takimi osobami i zapraszać je do znajomych. Wiedza jest kluczem do mądrego budowania kariery i tak jak patrzę wstecz na to, co się działo, jak ja szukałem pracy, to tak naprawdę kiedyś to było przeglądanie ogłoszeń, głównie przeglądanie ogłoszeń. Teraz, kiedy chciałbym szukać pracy, przede wszystkim przeglądałbym to, co robią firmy, które mnie interesują. Kiedyś nie było takiej możliwości, żeby zaglądać na strony firmowe, kiedyś nie było takiej możliwości, żeby porozmawiać bezpośrednio z osobami, które są w firmie i dowiedzieć się coś więcej na temat tego, co one robią i jakie są ich plany. Nawet z perspektywy ciekawych ofert pracy, dużo więcej interesujących widzę na LinkedInie niż na jakimkolwiek innym portalu. Więc dużo powiedziałem, jeżeli chodzi o LinkedIna, ale myślę, że to byłoby dla mnie chyba najważniejsze, jeżeli miałbym zacząć. Bo jednocześnie sobie pracuję, zdobywam doświadczenie, szukam tej początkowej swojej pracy, ale z drugiej strony jestem w stanie za darmo bardzo wysoko podnosić swój poziom marki osobistej i marki tej profesjonalnej, czy też profesjonalnej strony mojej marki osobistej. I tak naprawdę to nie jest jakiś rocket science, to nie jest odkrycie czegoś, czego nikt inny nie jest wam w stanie powiedzieć, ale ja z mojej perspektywy nie widzę w tym momencie lepszego narzędzia niż LinkedIn do tego, żeby zacząć startować w karierze, bo nie mam wiedzy, żeby to gdziekolwiek było tak dużo praktyki, tak dużo case studies, tak dużo przykładów z życia wziętych na temat tego, jak może wyglądać praca, jak wygląda szukanie pracy, dostęp do ogromnej ilości ekspertów, jak na tym portalu. Więc wbrew pozorom niedużo, bo wystarczy zacząć korzystać tylko i wyłącznie z tego portalu, ale z drugiej strony aż tak dużo, bo najtrudniejszy jest oczywiście ten pierwszy krok. Jeżeli kiedykolwiek macie jakieś wątpliwości co do tego, jak zacząć budować się na LinkedInie i jak zacząć tam budować swoją markę osobistą i zacząć czerpać z tego korzyści, to zapraszam do komentarzy
ja nie tylko siebie mogę polecić ze skromnie, jeżeli chodzi o takie pierwsze kroki, ale mogę Wam również wskazać osoby, które są po prostu ekspertami i których samo przejrzenie publikacji dotyczących tego portalu da Wam ogromną wiedzę o tym, jak działać i jak sobie używać tego narzędzia do tego, żeby tą karierę coraz lepiej budować. Odkrywcze? Na pewno nie. Proste? Też nie, ale jeżeli miałbym zacząć dzisiaj od nowa, mając taką, a nie inną wiedzę, to zacząłbym od LinkedIna. Potem dopiero zacząłbym jakieś targi, jakieś spotkanie, tego typu inne rzeczy, bo nie wiedziałbym z kim mógłbym się spotkać, nie wiedziałbym do kogo napisać, nie wiedziałbym do kogo uderzyć, ale to wszystko mogę znaleźć właśnie w tym jednym miejscu. Nie wiedziałem, jak do końca wyjdzie ten materiał, co ciekawe, no ale wyszedł takim troszkę w pochwalnym tonie na temat tego portalu, ale widzę, że dużo ludzi nie korzysta z niego, szczególnie z osób, z którymi rozmawiam, które szukają swojego miejsca na rynku pracy. Warto się tutaj przełamać i troszkę chyba zbadać możliwości, jakie daje po prostu ten portal. Nie przeciągam, żeby też nie wyszło za długo, bo akurat o tym portalu to moglibyśmy gadać godzinami. Z mojej strony dzisiaj tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentowania. Chętnie pomogę, chętnie jak coś to pokieruję, bo są wspaniałe osoby na LinkedInie, które mogą Wam pomóc. Z mojej strony dzisiaj to wszystko i do zobaczenia następnym razem. Hej!